Dwóch poszkodowanych w samochodzie, który z dużą prędkością uderzył w drzewo. Informacje o takim zdarzeniu otrzymali strażacy ochotnicy z gminy Świerklany. Na miejsce natychmiast zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej i policję. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, całe szczęście też wypadek był inscenizowany i służył jedynie ćwiczeniom strażaków ochotników. Gmina Świerklany, Jankowice, ulica Księdza Walentego. Samochód, którego kierowca zasłabł, uderzył w drzewo. Wskutek uderzenia przytomność stracił zarówno kierowca, jak i pasażer. Z mężczyznami nie było kontaktu. Na miejscu okazało się, że w samochodzie, który jechał z nadmierną prędkością, zostały uwięzione 2 osoby, którym trzeba było udzielić pomocy. Na pomoc wezwano 3 zastępy straży pożarnej. Strażacy musieli użyć sprzętu ratownictwa technicznego, aby wyciągnąć z auta poszkodowane osoby oraz usunąć gałęzie, które spadły na samochód. Akcja zakończyła się pomyślnie. 2 poszkodowanych zostało wyciągniętych z samochodu. Ja niby, bo ono był dym. Ja widziałem ono dym, a nie pożar. Strażacy błyskawicznie wyciągnęli poszkodowanych na deskach i przenieśli w bezpieczne miejsce. Tutaj ratownicy medyczni prowadzili dalsze czynności. No, po konsultacjach z przedstawicielami PSP parę rzeczy wymaga dopracowania i w przyszłości musimy zwrócić na niektóre sprawy uwagę. I tego typu akcje prowadzone są po to, aby wszystko dopracować podczas inscenizowanych, a nie podczas tych prawdziwych akcji. Służy integracji tych naszych zastępów, po prostu nie na co dzień działamy razem. Użycie sprzętu, jak widać, do ratownictwa. Swoje działania pokazali medycy nasi, którzy są po kursach oczywiście. Strażacy mieli też okazję przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy, ćwicząc na fantomie. Mogli też wypróbować sprzęt hydrauliczny. Cała akcja przebiegła profesjonalnie i całe szczęście. Wszystko się